Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. A dzisiaj z nami Marcin Radzięta, dyrektor Szpitala Powiatowego imienia Miłosierdzia Bożego w Limanowej. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich państwa serdecznie. Panie dyrektorze, budynek szpitalnego oddziału ratunkowego, nowy budynek, powstaje, to widać, obok szpitala, obok starego oddziału. Na jakim jesteśmy etapie tej budowy teraz? Jesteśmy na etapie zgodnym z założeniami, z harmonogramem, to znaczy mamy stan surowy zamknięty i dokładnie jakby w tym momencie wykonywane są instalacje wewnętrzne. Znaczy są e, robione e, instalacje prądu, instalacje e, mediów wszelakich. Czyli, krótko mówiąc, dzisiaj są robione ścianki działowe. Praca jakby troszkę z zewnątrz przeniosła się do wewnątrz tego budynku, e, i faktycznie tam jest pełną parą e, wykonywana działalność e, przygotowawcza, e, ale wewnątrz budynku. E, I to jest ta część nowa. Natomiast oczywiście cały czas pracujemy nad tym, żeby moment połączenia tych dwóch części, bo jak Państwo wiecie, już również na antenie tego radia miałem przyjemność to przekazywać. Budynek nowy to jest jedna część, natomiast ten obecnie istniejący to jest druga część. I będzie taki etap, kiedy te dwa budynki będziemy łączyć. Ten etap będzie wtedy, kiedy przeniesiemy na czas znowu modernizacji tej obecnie istniejącej części szpitalno-oddział ratunkowy właśnie do tej części teraz budowanej. Również ta stara część, czyli obecnie funkcjonujący SOR, będzie podlegała generalnemu remontowi i będzie ten moment łączenia tych dwóch części. Mhm. Wtedy to będzie duży, ponad 1100 metrów szpitalno-oddział ratunkowy. I planujemy, że to będzie na wakacje przyszłego roku, czyli to jest, jest jeszcze trochę czasu i nad tym pracujemy, żeby to było jak najbardziej optymalne, zrobione, żeby to było jak najmniej uciążliwe dla pacjentów. No właśnie, bo pacjenci zastanawiają się, nie wiedzą może do końca, jak to będzie, jak ta płynność przechodzenia z jednego soru w drugi będzie wyglądała. Tutaj obaw nie powinni mieć co do pracy SOR-u, bo no, jakby te narzekania cały czas się pojawiają, że obecnie jest ciasno. No wiadomo, państwo chcecie to zmienić, ale czy w momencie właśnie tej reorganizacji, że remontujecie jeszcze ten stary SOR, nie będzie tu problemów dla pacjenta? No właśnie po to robimy tą, ten szpitalny oddział ratunkowy, żeby poprawić ten komfort, żeby pacjenci, ale też pracownicy, bo oni też mają przecież tam spędzają. Często 24 godziny na dobę, żeby te warunki były lepsze, żeby one były dostosowane do dzisiejszych czasów, I, i to jest główny cel. Poprawa warunków funkcjonowania, przede wszystkim pacjentów, ale też warunków pracy personelu, który tam na tym oddziale ciężko pracuje. Czy są obawy? No, obawy zawsze są. No, to jest takie działanie, kiedy zawsze mogą wyniknąć jeszcze jakieś nieprzewidziane działania czy nieprzewidziane sytuacje, bo przecież proszę zwrócić uwagę, że my będziemy łączyć nie tylko infrastrukturę, ale również sieci, wszystkie media. W związku z tym może gdzieś dojść chwilowo do, na przykład, przerwy w chociażby sieci informatycznej, która dzisiaj też jest mhm. podstawą działania, czy do sieci diagnostycznej. Także takie rzeczy oczywiście mogą się zdarzyć. My je gdzieś tam bierzemy pod uwagę. I myślę, że nikt nie jest w stanie dzisiaj w 100% powiedzieć, że nie będzie żadnych komplikacji przy łączeniu tych dwóch części. Natomiast pacjentów pragnę uspokoić. Naprawdę chcemy to zrobić jak najmniejszym kosztem, żeby tego oddziału nie zamykać. Ja już mówiłem, że na wykonawcy naprawdę ciąży obowiązek ciągłości funkcjonowania tego szpitalnego oddziału ratunkowego, czyli innymi słowy, wykonawca tak ma zorganizować te prace. Oczywiście, przy naszej pomocy, bo, 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 bo to jest jasna sprawa, że personel przecież będzie pracował, żeby to było jak najmniej uciążliwe dla pacjentów. Są takie działania zaradcze, że gdyby się nawet okazało, że coś trzeba tam będzie wyłączyć na jakąś część, to również obiekty kontenerowe mhm. nie na działalność medyczną, ale na poczekanie, na takie działania, gdzie pacjenci no, mogliby się zatrzymać na chwilę. Również ciążą na wykonawcy, czyli takie obiekty kontenerowe, które gdzieś tam służyłyby pomocą i one by też wchodziły tu w grę. Także na pewno będziemy to tak robić i tak to jest planowane, że nie przewidujemy jakby przerwy w udzielaniu. Jakiegoś spraw, przewożenia no. pacjentów na inne sory, to kiedyś takie historie były, to wykluczamy, tak? Znaczy dzisiaj, panie redaktorze, niczego nie wykluczamy, mhm. bo różne scenariusze mogą się zdarzyć, natomiast będziemy chcieli. Doprowadzić do takiej sytuacji, żeby nie było takiej potrzeby. Czyli lato 2025, kiedy to powinno się tak. już zrealizować, jeszcze koszta te finansowe, proszę przypomnieć? No, myślę, że całość inwestycji, bo teraz jesteśmy jeszcze na etapie postępowania przetargowego na doposażenie tego oddziału, bo szpitalny oddział ratunkowy, który obecnie mamy, on jest bardzo dobrze wyposażony. Myślę, że tam niczego nie brakuje. Także sprzętu mamy sporo. Natomiast chcemy jeszcze oczywiście rozszerzyć się. Powierzchnia to tego sprzętu też będzie potrzeba więcej. Jesteśmy na etapie postępowania przetargowego również na doposażenie tego soru. To jest kwota około 1 200 000, natomiast planujemy cała inwestycja zamknie się w okolicach 16-17 milionów. Mhm. Z innych tematów aktualnie, które można zaobserwować chociażby na stronie internetowej Państwa Szpitala, to poszukiwanie lekarzy, ale wiemy, że to nie jest jakby sprawa dotycząca tylko szpitala w Limanowej, tylko te problemy są ogólnopolskie, jednak też w nich uczestniczycie w tej całej siatce. Jest to naczynie, są to system naczyń połączonych. No właśnie, jak to wygląda u was? O jakich konkretnie chodzi specjalistów? Dlaczego ich brakuje? Jak to jest? Tak jak pan redaktor zauważył, problem jest ogólnopolski. Byłem właśnie w Warszawie w poniedziałek i wtorek było wydarzenie w, ochronie, w obszarze ochrony zdrowia ogólnopolskie i tam również przewijał się temat wiodący oczywiście oprócz tych zmian legislacyjnych, zmian organizacyjnych, które wprowadza Ministerstwo Zdrowia, ale tak naprawdę przewijał się temat braku kadry lekarskiej wszędzie i myślę, że każdy szpital Poszukuje tej kadry, być może różnych specjalności, w zależności od regionu Polski, to też różnie wygląda. Natomiast my, oczywiście, jako szpital też szukamy, szukamy chociażby dlatego, że też chcemy więcej, bo więcej kadry lekarskiej to lepsze zabezpieczenie tych świadczeń, to szybsze udzielanie tych świadczeń. W związku z tym, to jest również dobre dla naszych pacjentów. I też chcemy mieć tych lekarzy powiedzmy sobie najlepszych. W związku mm. z tym cały czas ten rynek drenujemy, obserwujemy, sprawdzamy. To też nie jest tak, że każde ogłoszenie, które się pojawia u nas na stronie jest powodowane tym, że my mamy naprawdę taki totalny brak lekarzy. Nie, to jest też sądowanie. Czy są lekarze na rynku? Jakie są dzisiaj warunki? Czego oni oczekują? Aby również przygotować się ewentualnie na takie zdarzenia. A o jakich konkretnie chodzi specjalistów? No dzisiaj na przykład chętnie przyjęlibyśmy lekarzy do pracy właśnie w szpitalnym oddziale ratunkowym, być może lekarzy ginekologów i położników, których jest mało, może reforma cała systemu porodówek tych lekarzy troszeczkę uwolni, no bo z zapowiedzi wynika, że jedna trzecia porodówek w Polsce ma. Ma być zamknięta, no to to by oczywiście uwolniło te zasoby personalne, które są i być może sytuacja się rozwiąże. Ale to są tego typu specjaliści. No i oczywiście chętnie przyjmiemy, bo chcemy poszerzać bazę ambulatoryjnej opieki specjalistycznej różnych specjalistów właśnie do AOS-u. I tutaj mamy naprawdę otwarte drzwi dla wszystkich i serdecznie zapraszam. Czy właśnie porodówki państwa ten temat dotyczy? Nas nie my akurat w limanowej mamy dobrą liczbę porodów robimy wszystko żeby ich było jak najwięcej to jest rocznie około tysiąca to jest Coś demografia u was jest dość dobra więc to też chyba o to chodzi prawda tak tak to są pacjent, pacjenci nie tylko z pojętu limanowskiego ale mhm. też no, gdzieś tam z okolicznych miejscowości również z nowego Sącza się pojawiają pacjentki i przyjęta liczba tam umownie, bo tego w przepisach nie ma, 400 porodów, to jest ta granica, która rocznie. my mamy. Tak, rocznie. To my mamy jakby to podwojone, w związku z tym tutaj na pewno jakby w tym momencie obawy nie ma. Do tych takich problemów ogólnopolskich jeszcze za chwileczkę wrócimy pod koniec rozmowy, ale skupmy się jeszcze na tym sprzęcie, który u Państwa jest nowy. Chodzi właśnie na przykład o oddział pulmonologii. i Co się tam pojawiło? Tak, tutaj dzięki Orkiestrze Świątecznej Pomocy, dzięki tak naprawdę wszystkim darczyńcom, którzy te pieniądze tam wpłacili, było przeznaczenie tych środków finansowych w ogóle na choroby płuc w tym roku dorosłych i dzieci. Szpital Limanowski ma bardzo dobry oddział chorób płuc. Powiem szczerze, że nad wykonania na tym oddziale mamy bardzo duże. Bardzo dużo pacjentów, prawie połowa to są pacjenci spoza naszego powiatu limanowskiego, w związku z tym on naprawdę cieszy się renomą. I faktycznie złożyliśmy wniosek, bo to też trzeba wiedzieć, że trzeba też napisać, złożyć wnioski. To nie jest tak, że to się tylko otrzymuje, ale trzeba zrobić ten pierwszy krok. Napisaliśmy kilkukrotnie do Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy o doposażenie Nazji. Akurat fundacja pozytywnie oceniła nasz wniosek i przy, przydzieliła, że tam mogę powiedzieć, bo tak to jest tam chyba również robione. Część sprzętu również do naszego szpitala. To jest sprzęt bardzo drogi, specjalistyczny. Otrzymaliśmy sprzęt, który prezentujemy. To jest tylko część tego sprzętu na stronie naszego szpitala. To jest bronkofiberoskop, bardzo nowoczesny z USG. W związku z tym można robić bardzo dokładną diagnostykę płuc, oskrzeli, w związku z tym myślę, że a tych problemów jest naprawdę coraz więcej. Natomiast sprzęt, który ma jeszcze, że tak powiem, dotrzeć do naszego szpitala w ramach tego pakietu, to jest również stół zabiegowy to jest również sprzęt do badania POHP. Także to są bardzo specjalistyczne sprzęty, które oczywiście na pewno posłużą wszystkim pacjentom naszego oddziału chorób płuc. Są też już dwie nowe karetki. One już funkcjonują, pracują? Tak, one już, 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 wchodzą, już wchodzą do użycia, bo te karetki trzeba było... Jedna jest oczywiście kompletna w standardzie S, czyli z pełnym wyposażeniem, z elektrycznymi noszami, czyli krótko mówiąc dzisiaj ratownicy wyciągając te nosze z karetki mają to nie tyle mechanicznie, co wszystko zautomatyzowane. W związku z tym faktycznie widać tą jakość i, i te czasy się z, e, zmieniają. I to jest jedna karetka, która jest w pełni wyposażona, naprawdę nowoczesna. Koszt takiej karetki jest w granicach 750 tysięcy. I druga karetka to jest karetka e, pod, e, transportowa, którą szpital sam zakupił na własne potrzeby. Mhm. Ona wymagała doposażenia, e, 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 przerobienia w zasadzie tak jak my chcieliśmy, żeby, żeby ona e, nam... E, Służyła i ta karetka była w Gańskach 250, 260 tysięcy, i to są samochody, które już są tak, one są gotowe do użycia. Są formalności związane z rejestracją i faktycznie myślę, że jeszcze w październiku już wejdą do, do użycia. Czyli jedna z państwa budżetu jako szpitala, a druga to była jakaś dotacja? To był, to był konkurs w ubiegłym roku jeszcze konkurs Ministerstwa Zdrowia na właśnie tabor karetek. I szpital Limanowski oczywiście w tym się uczestniczy, jak we wszystkich, w których tylko jest to możliwe. No i udało się tutaj pozyskać środki finansowe w wysokości 600 tysięcy, natomiast tą resztę również dołożyliśmy z własnych pieniędzy. Teren górski mamy w okolicach Limanowej, one mają napęd na 4 koła. Wszystkie karetki, które mamy w podstacjach, jak również przy szpitalu w samej Limanowej, to mamy dwa zespoły. Praktycznie wszystkie karetki to są karetki z napędem na 4 koła. Ile tych podstacji jest u państwa? Z, w Limanowie mamy dwa miejsca, w Myszanie Dolnej mamy jakby dwa samochody, które stacjonują. Kamienica i wilkowisko, czyli w sumie to mamy cztery lokalizacje. Panie dyrektorze, na koniec naszej rozmowy dzisiejszej chciałem poruszyć taki temat problemów finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia. Takie informacje docierają też ogólnopolskie o tej złej kondycji funduszu nagle. Pierwsze pytanie to jest takie, czy wy odczuwacie to w Limanowej? Czy tu zagrożone może są jakieś kontrakty? Mają się pacjenci, może jakiś niepokój tutaj pojawiać u nich? Czy... To znaczy, to na pewno widać, że jest problem z płynnością Narodowego Funduszu Zdrowia, bo faktycznie świadczenia nielimitowe, więc takie, za które fundusz musi zapłacić świadczeniodawcom, czyli szpitalom, no są płacone z opóźnieniem. Muszę powiedzieć, że za pierwszy, za drugi kwartał otrzymaliśmy środki niedawno, natomiast za trzeci kwartał, czyli kwartał, który jest zamknięty, dopiero środki są zbierane według zapowiedzi NFZ i Ministerstwa Zdrowia, ale zapowiedź jest też taka, że one oczywiście się znajdą i będą zapłacone. No, zapłacone muszą być, bo taka jest podstawa prawna, w związku z tym tutaj e, to jest jasne. Natomiast pytanie kiedy? Bo to jest też takie kredytowanie trochę e, NFZ-u. E, jeżeli te płatności są oczywiście z opóźnieniem. Jeżeli chodzi o naszą sytuację, szpital w Limanowej ma dobrą sytuację finansową. Takie zawirowania, nawet powiedzmy sobie kwartalne, nie zaburzają płynności naszego szpitala. Od dziesięciu już lat szpital ma dodatni wynik finansowy. Oczywiście wymaga to wielu, wielu zabiegów. Działań optymalizacyjnych, ale przynosi efekty. Także odpowiadając wprost, pani tak, że nie, pacjenci w naszym szpitalu nie muszą się obawiać, że będzie zamknięty jakiś oddział albo że będą ograniczone jakieś świadczenia. Wszystko wykonujemy na ile tylko starcza nam personelu i sił. A jakby pan to ocenił, chociaż nie wiem, czy ta odpowiedź jest możliwa do, do, do uzyskania? Yy, obecna ekipa rządząca właśnie mówi o jakiejś dziurze poprzednicy twierdzą że w grudniu zostawili yy kilka miliardów więc jest to niemożliwe yy, ale praktycznie jakby tutaj o, poprzednia pani minister zdrowia mówi o tym że zespół że został dobrze dopięty no ale nikt z drugiej strony nie jakby tego nie podważa co ona mówi a nagle pieniędzy nie ma o co tu może chodzić polityka rzeczywiście jakaś dziura problemy czy jeżeli pan w ogóle chciał się wejść w tym temacie Panie redaktorze... Trudno mi powiedzieć. Bo my jako pacjenci wszyscy pewnie się niepokojemy tymi doniesieniami i no pan, i, i, ja, i Tak, te doniesienia są faktycznie to nie tylko są doniesienia, panie redaktorze, bo to są fakty. Jak popatrzymy dzisiaj na mapę, gdzie są zamykane oddziały, i to niekoniecznie tylko wszędzie z tego najważniejszego powodu, że brak jest lekarzy. Oczywiście, częściowo tak jest, natomiast sporo oddziałów również jest zamykanych albo świadczeń, krótką, mówiąc, które nie będą już do końca roku na przykład udzielane, właśnie dlatego, że nie ma pieniędzy. Dlaczego ich nie ma? No trudno jest mi powiedzieć. To nie jest prosta odpowiedź na pewno. Bo... Na pewno nie i też myślę, i że my nie jesteśmy w stanie tego, tego powiedzieć, czy w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia były pieniądze, czy są. To jest jakby poza nami. Mhm. Ale tutaj co najważniejsze, żeby z tej rozmowy zapamiętać, to przed chwilą pan powiedział, że pacjenci w Limanowej okolicach mogą być spokojni, jeśli o ten tak. temat chodzi. W Limanowskim Szpitalu nie wstrzymujemy żadnych zabiegów, nic nie będziemy ograniczać, zamykać. I, i to mogę pacjentom obiecać i, i, i zapewnić. I tego się trzymamy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Marcin Radzięta, dyrektor Szpitala Powiatowego imienia Miłosierdzia Bożego w Limanowej, był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję serdecznie i życzę miłego dnia Państwu. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.